Wiesz co, myślałem sobie ostatnio o władzy. O Jezus, nie miałeś już o czym myśleć? No, taki ciekawy moim zdaniem temat. No, ciekawy. Ale zanim zapytam cię o pierwszą rzecz, to... Już się boję. Co ty myślisz o tej władzy? Wiesz co, tak w ogóle władza mnie się jakoś źle kojarzy. No jakoś... Nie wiem... Władza mi się kojarzy z tym, że ktoś chce udowodnić innym na przykład, że właśnie, że ma władzę, że decyduje. Znaczy słowo władza, w ogóle nie lubię tego słowa władza, nie? W tej chwili zresztą to się wszystko przecież zmienia, nawet w firmach. Czyli nie chciałabyś mieć władzy? Nie, a po co mi władza? Mam władzę. Mam władzę. Po co mi władza? Ja no, myślę do tego sobie, dojdziemy, że, ale... To znaczy, rozumiem, że mnie w kozi ruch chcesz tutaj, żebym ja przyznała, że władza jest potrzebna do życia, jak powietrze. Nie. Nie, inaczej. Nie dostaniesz wiesz tego co? Dzisiaj. Ty nie chcesz władzy, bo może kobiety jej nie chcą, bo tak się zastanawiałem, O, nie, że... nie, ja cię przepraszam. Ale zaraz, A co ty masz do kobiet? Ale zacznijmy od tego właśnie, że te kobiety we władzy funkcjonują w bardzo takim marginalnym, i to do tej pory, chociaż to się trochę zmienia. Mam inne zdanie na ten ja temat. Ja wiem, bo zawsze mamy inne. Natomiast przeanalizuj, jakbyś wodzem plemienia nie była kobieta, to był mężczyzna. Królem zazwyczaj był mężczyzna. A wiesz, z czego to wynikało? No właśnie, zaraz do czego dojdziemy, może mam nadzieję, ale fakt jest faktem, że pytanie jest takie, czy mężczyźni mają większe predyspozycje, większe dążenie? Nie, możliwości mieli. Aha, możliwości mieli, no wiesz. No fakt faktem, że mężczyźni bywają silniejsi, aczkolwiek fizycznie tylko, myślę sobie. Znaczy nie, ja bym tutaj nie deprecjonowała. Ale tak było, zgodzimy się z tym, że tak było do tej pory i tak jest. Fizycznie byli silniejsi. Ale teraz, jeżeli chodzi o siłę fizyczną? No nie wszyscy. Nie wszyscy, ale oj, jeśli chodzi o siłę psychiczną, Merkel, zdarza się jedna to wcale, o, jeśli chodzi o siłę psychiczną, to się nie zgadzam z tobą, to ja uważam, że kobiety są bardzo silne. A wiesz dlaczego? Ale zostawmy, to feministyczny taki wątek. Poczekaj. A wiesz dlaczego kobiety są silniejsze? Bo daje się im większe prawo do przeżywania uczuć, do okazywania uczucia. Facetom się tego zabrania. I przez to kobiety są silniejsze. No, bo jeżeli masz siłę wtedy, jeżeli możesz skonfrontować się ze swoimi emocjami, jak sobie musisz je zdusić, to automatycznie osłabiasz się. No dobrze, ale nie o tym chciałem rozmawiać. Tak, no fakt jest faktem, że we władzy kobiet jest o wiele mniej. Pytanie dlaczego? Nie tak wiele mniej u nas w kraju, zobacz, w tej chwili. No słucham, ilu jest wojewodów, ilu jest premierów, ilu jest prezydentów. No zgadzam się z tobą. Nie podważajmy rzeczy oczywistych, jesteście w totalnej... Ale pani premier? No wyjątki się zdarzają. Była pani premier? Będziemy się sprzeczać, ale skupmy się na tym, dlaczego właśnie mężczyźni jednak w tej władzy uczestniczą po stokroć częściej niż kobiety? Z czego to wynika? No, z historii chyba, no nie z tego, że właśnie ci mężczyźni polowali na tego dzikiego zwierza. Czyli siła kobiety, fizyczna. Tak, a te kobiety rodziły te dzieci, je wychowywały i karmiły, tak? Czyli co, nie potrzebowały tej władzy? Myślę sobie, że sytuacja, w której tak kulturowo, wtedy, cywilizacyjnie wtedy się znaleźli, to nie mieli za bardzo innego wyboru, no nie? Ale myślę, że jesteśmy w innym miejscu. I że w tej chwili już nie musi być tak, że ty z tą maczugą będziesz gdzieś tam może gonił za jakimś dzikim zwierzę. Może się zmienić, jak nas wykończą na przykład. Kobiety, tak. Nas mężczyzn. No my, kobiety. No bo stajecie się coraz silniejsze, więc. I my jesteśmy silne, my zawsze byliśmy silne. Myślę, że kobieta, tylko nie która sięgałyście rodziła po władzę. Dzieci w takich strasznych warunkach, jak wiesz, wtedy, kiedy ten mężczyzna z tym toporkiem za tym dzikim zwierzem gonił, to myślisz, że ona nie była silna? Musiała być silna. Nie wchodzę w to, amen, zgadzam się. No. Czy po władzę sięgają ludzie słabi? Myślę, że tak. No to konsekwencją tego jest powiedzenie, że każdy, kto ma władzę, jest słaby? Nie, no, tak nie uważam. Ale z tego to wynika. Ale co to jest władza? No, ja mam się tą władzę, którą kojarzymy popularnie, czyli... To znaczy masz na myśli rządzę, takie, że firmie, ja rządzę... w państwie, ludźmi. Rządzę znaczy mam władzę, ludźmi, w sensie, tak? W sensie mam nad nim jakieś zwierzchnictwo, jakieś prawo do decydowania. No właśnie, myślę sobie, że osoba, która ma prawo do decydowania, może to różnie robić. Miałam kiedyś szefową.
która była człowiekiem, który dawał przestrzeń do rozwoju pracownikom. Ja dlatego dzisiaj tutaj siedzę, bo bym tu nie siedziała, gdyby nie ona, myślę. Gdy mnie trafiła na takiego człowieka. To była silna kobieta, to jest silna kobieta, która nie potrzebowała władzy, mimo że była moim zwierzchnikiem. Rozumiesz? No to znaczy władza ona nie jest przez strach, a przez szacunek, powiedzmy, tak? Nie. To znaczy poprzez dawanie takiej, też przez szacunek, ale dawanie takiej przestrzeni ludziom do tego, żeby współdecydowali. Ona miała pewne zupełnie inne podejście do sprawowania swojej funkcji dyrektora placówki, w której ja pracowałam, niż na przykład często to się zdarza w różnych firmach, no nie? Dyrektorzy myślą sobie tak, jak ja mam tutaj ten stołek, to ja sobie teraz porządzę. I dla mnie to jest słaby dyrektor. A silny dyrektor powie tak, mam potencjał, mam ludzi, ja ich zapytam, w jaki sposób nasza firma ma funkcjonować dalej. No dobrze, ale tak? To już bardziej o sposobie rządzenia czy sprawowania władzy, ale tak naprawdę, czy przywództwa, ale ja pytam jakby, kto dochodzi też do tej władzy, jakiego typu osobowość, jaki człowiek. No bo no, może władza leczy ich kompleksy. Też tak bywa. Panowania nad innymi. Też tak bywa. I ci szefowie, ci przywódcy, którzy chcą władzy, chcą sprawować władzę, chcą rządzić innymi, to nie są ci przywódcy silni, którzy po to stanęli na czele czegoś, żeby kierować pewnym procesem, czy wspierać ludzi w ich rozwoju, czy robić coś fajnego, tylko po to, żeby leczyć swoje kompleksy. No nie, jeżeli ja mam stołek, władzę, to ja sobie porządzę. To jest bardzo krótkowzroczne i krótkotrwałe, ponieważ takich szefów się nie lubi i na przykład szefów autokratów się nie akceptuje i nie robi się. Pracownicy pracują z lęku, a nie dlatego, że chcą jakiegoś wspólnego budowania na przykład, no nie? Tak samo jest w kraju. Jeżeli w kraju zarządza osoba, która chce mieć władzę i nie znosi sprzeciwu, to wtedy ma małe szanse na przykład przejść w następnych wyborach, prawda? Bo powiedzmy, że ma małe szanse, bo tak naprawdę racja jest po stronie tego, który ma władzę. Tak to się... Tak A to co się to jest racja? Znaczy... Racja nic nie znaczy, gdy nie jest poparta siłą po prostu. No tak, tak to wygląda. To powiedział ktoś. A w ogóle są jakieś racje? Machiavelli chyba mówił. Ale są jakieś racje? No, ktoś ma rację, a ktoś nie ma racji? No są ogólnie przyjęte jakby no racje. Chodzi o to, żeby przepchnąć swoją rację, swoją myśl o tym, że mam rację, żeby przepchnąć jakąś ideę. No muszę mieć władzę, bo bez władzy jakby no... Jakby żaden prorok jakby nie zaistnieje bez tej Czyli swojej władzy. Czyli muszę, z tego co mówisz, rozumiem, że muszę mieć takie pole, gdzie mogę to przeprowadzić to, co sobie myślę, że jest sensowne i dobre, tak? Tylko sensowne i dobre dla kogo? Tylko dla ten, mnie kto czy ma dla tą ludzi? Władzę, z punktu widzenia osoby, która jakby przepycha te swoje racje, idee, no to muszę mieć tą siłę polegającą na kierowaniu ludźmi, oddziaływaniu na ludzi, żeby te swoje idee przeprowadzać. Bo powiedzmy, że jesteś szarym, nierzucającym się w oczy człowiekiem, który nie ma w ogóle wizji na tworzenie, na jakby pokazywanie jakiejś swojej drogi, swojej wizji, no to on nigdy nie zaistnieje. Jedynie ten, kto ma tą władzę, może coś osiągnąć. Czyli cel. Mam cel i tylko dzięki władzy mogę go osiągać. No mówię o celu takim bardziej nie osobistym, tylko w jakimś szerszym, w takim społecznym aspekcie. Ja tego zupełnie tak nie widzę. Ja mam wrażenie, że mogę sobie stawiać cele, nie muszę mieć do tego władzy i mogę te cele osiągać. One wcale nie muszą być tylko takie dla mnie, ale mogą też mieć szerszy kontekst społeczny. Dobrze, inaczej. Szeregowy żołnierz, który nie ma władzy w hierarchii wojskowej, nie ma szans na wpływania na strategię wojny. Jedynie generałem będąc, mam możliwość wpływania na losy wojny przynajmniej. I o tym mówię. Ale to jest chyba jedyne miejsce, gdzie według mnie władza, tego typu władza, jak jest w wojsku,
ma jakieś uzasadnienie, aczkolwiek ja uważam, że fajnie by było, jakby w ogóle nie było czegoś takiego jak instytucja wojskowa, nie byłaby ona potrzebna, jakby nie było wojen, bardzo by mi to pasowało, ale to tak na marginesie. Tam jest to uzasadnione, bo wiesz, żaden szeregowy żołnierz nie weźmie odpowiedzialności za masakrę, którą czyni, nie? Natomiast musi ktoś to wziąć na klatę. No dobrze, ale ja ci dam tylko przykład I to jest dla mnie uzasadnione, że tam władze, że ta władza ma tam uzasadnienie, taka władza, że ja robię swoje. Ale tego typu władza w relacjach społecznych, w państwie na przykład, według mnie nie ma uzasadnienia. No wiesz, w państwie jest władca partii, ugrupowania, grona ludzi, który przepycha coś, przepycha brzydkie słowa. Ale mówisz słowa. Władca. No. A bo ja to bym nie jest chciała król powiedzieć przywódca. A wiesz, czym się to dla mnie ale różni? Ale przywódca pełni rolę władcy, nie. Jakby tego nie nazywać. Przywódca, lider, to jest dla mnie taka osoba, która pomaga, która, no musi być ktoś, kto zarządza procesem. Ale proces dzieje się niżej. On nie dzieje się w głowie przywódcy. Natomiast taka osoba, która sprawuje władzę, taka władzę absolutną, to jest taka, która proces ma w głowie, i nakazowo, zakazowo rządzi. Tak, no czy owak zostaje liderem wybranym przez tą grupę, która mu wierzy i realizuje jakieś niby wspólne wizje. Bo tak jest łatwiej. Wiesz, czasami my wolimy, żeby ktoś sobie nami porządził, na przykład w pracy, no nie, niektórzy wolą. Porządzi, bierze odpowiedzialność, zbiera ciosy, a ja mam święty spokój. Powiem mi, co mam robić, zrobię, mam święty spokój, o 15 wychodzę za drzwi, no nie? Mnie się nigdy coś takiego nie podobało. Ja nie lubiłam być tak zarządzana. Dobrze, ale ty cały czas zmierzasz do tego sposobu zarządzania, który jest lepszy lub gorszy. Tak. I próbując negować, że władza jest niepotrzebna, albo że nie nazywajmy tego władzą. Bo mnie się władza źle kojarzy, wiesz, bo dla mnie to są różne procesy, bo na przykład lider, przywódca jest kimś innym niż osoba sprawująca władzę. Stołek, stanowisko, miejsce, w którym jestem jako liderka na przykład. Przypuśćmy, jestem liderką, mam jakąś grupę, no nie, z którą współpracuję. Ale ja to nazywam budowaniem współpracy, budowaniem płaszczyzny do podejmowania jakichś fajnych rzeczy, które prowadzą do jakiegoś procesu. Ja nie akceptuję, nie pasuje mi, nie zgadzam się na przykład na taki sposób sprawowania władzy, że ja wychodzę z katedry, mówię, tak ma być, bo ja tak chcę. Jedna osoba zawsze się ma szansę pomylić i to pomylić się bardzo boleśnie. Mhm. Natomiast kiedy ja odwołuję się do grupy, to wtedy ja wtedy nie nazywam siebie władcą. Osoba, która pozwala innym mieć wpływ, jest osobą silną, bo nie boi się tej konfrontacji. Dobrze, ale dalej myślę, że mówisz jednak o sposobie. Tak czy owak, demokracja jest pewną strukturą, która niby opiera się na masach, masy decydują, ale dalej bez przywódcy, kogoś, kto organizuje te struktury, kto rządzi, kto pokazuje drogę. Nieważne jak rządzi, w jaki sposób, autokratyczny, demokratyczny, ale fakt faktem, że zawsze z grupy wyodrębniony jest ktoś, kogo można nazwać liderem. Rządzącym, liderem, władcą. Tak. I to może zostawmy, bo mnie bardziej ciekawi to, co zmienia władza u osoby, która zaczyna być tym przywódcą, jeżeli wolisz to słowo. Co się zmienia tak psychicznie u takiej osoby? Wiesz, co to zależy. Są takie osoby, które na przykład się tym zachłysną i powiedzą, no to ja sobie teraz porządzę. I to jest, ja znowu będę mówiła o tym, co ty nie chcesz słuchać, nie? Ja nie chcę słuchać? No tak, bo mówisz, że ty nie mów o tym. Mówmy o tym, że nie, jednak jest 15 jakiś tam minut o tym. Jakiś tam przywódca, czy mówisz, że ja uciekam od tego słowa władza, no nie? Ale jest jedna osoba, która się tym zachłyśnie, powie, no to ja sobie teraz porządzę. I dla mnie to jest osoba, która leczy swoje kompleksy, która buduje swoje poczucie własnej wartości, myśli sobie, to ja sobie porządzę, to teraz, prawda, moje na wierzchu będzie, no nie? A druga osoba przejmie to i powie, jestem tutaj, wybraliście mnie, jestem liderem. Czyli to jest odpowiedzialność. Biorę odpowiedzialność, ale przy współpracy z wami. Ale też chcę was włączyć w ten proces, bo was szanuję, bo wiem, że więcej głów to lepiej coś wymyśli niż ja sama. I ta osoba jest dla mnie o wiele bardziej silna niż ta, która siedzi tylko w swojej głowie.
Dobrze. Dalej rozmawiamy, rozmawiamy o sposobie władzy. Tak. O sposobie, tak, czyli ja tej lepszej i gorszej. Okej. Okay. Tak naprawdę ambicja, która mi się tu bardzo jakby kojarzy. Mm-hmm. No, musi być ambicja w działaniu do czegoś, dążeniu do czegoś, tak? Zdrowa ambicja i nagle przechodzi, przeradza się w jakąś taką chorobliwą sytuację, ty tak ambicjonalnie tak podchodzę, tak, że jakby za wypaczam te swoje cenę, nawet idee, nagle zatracam się w tej władzy, tak? Ja o tym chcę mówić, co obserwuję, że zmieniamy się. Zmieniamy się, kiedy dostajemy narzędzie w postaci władzy. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, mówią niektórzy, i coś w tym jest, tak. Może, może ta władza nie tyle nas zmienia, co pokazuje takie prawdziwe oblicze, takim, jakim jesteśmy, bo nie skrywa, wtedy jakby ciężko jest schować się, ukryć pewne swoje cechy, tylko wtedy, że tak powiem, wyłazi z nas. Wyłazi. Tak, i to jest wtedy niefajne, bo to szkodzi i osobie, która, z której tak wyłazi, i tym innym rządzonym też. No, i to nie jest zdrowe, tym rządzonym, tak, bo to zawsze jest relacja między tym, który rządzi, i którzy są rządzeni. To jakby jest relacja taka, że jeden od drugiego zależy. Mówisz o konfrontacji, no nie? A kiedy ja mówię o tym modelu, który mnie pasuje, nie wiem, czy słyszałeś coś takiego jak o turkusowej firmie. Nie. To jest właśnie to, gdzie jest zarządzanie praktycznie bez dyrektora, prezesa, szefa. Jest owszem lider, ale na takich zasadach, o których ja przed chwilą mówiłam, jest taka osoba, którą ja osobiście, ale tak jest, cenię bardzo, to jest Andrzej Blikle. On napisał taką fajną książkę, która się nazywa Doktryna Jakości. I ostatnio bardzo często wypowiada się na temat turkusowej firmy. Turkusowa firma to jest taka, która właśnie nie jest, tam szef nie sprawuje władzy, tak? Tylko inicjatywy wychodzą od ludzi, którzy w tej firmie działają, prawda? Zresztą no, warto też nad tym się zatrzymać. Myślę sobie, że kiedyś jak będzie przestrzeń, to możemy też o tym pogadać. Jest to zupełnie inna, jest wtedy gotowość ludzi do pracy, do działania, do aktywności. Oni o wiele chętniej są bardziej zmotywowani, chętniej pracują. Firma ma lepsze efekty niż taka, która jest właśnie zarządzana w sposób, o którym ty mówisz. Z góry i kiedy wyłażą z tego władcy te najgorsze cechy pod tytułem: ja sobie wami porządzę, ja mam nad wami władzę, ja jestem ważniejszy od was. Ale to dalej mówimy, moim zdaniem, o sposobie, tak, czyli tak, z jednej strony mamy Macbetha, który wierzył, jakby tak dążył tej władzy, że aż, nie wiem, zabił, no, ale tak? Widzisz, do czego prowadzi. Strony... Widzisz, do czego to prowadzi, do katastrofy. Takie właśnie dążenie do władzy za wszelką cenę, do tego, żeby mieć władzę. No dobra, ale Hitler i Stalin, no Hitler, tak, też obiecywali kiedyś właściwie samo dobro dla robotników, pracę, demokratycznie wybrani przywódcy. Czyli system, który wierzymy do tej pory, wybrał swojego przywódcę, uwierzył w jego ideę jak najbardziej, a potem przerodziło się w to coś makabrycznego, tak? Dokładnie. Więc jakby zmierzam do tego wątku zmiany albo przeistaczania się tych idei, czy tego sposobu myślenia tego przywódcy, władcy, lidera w coś chorobliwego. I takich przykładów jest wiele, może nie tak skrajnych, wiele, ale tak się dzieje. Tak się dzieje. I to przenosząc na nasz gląd również. No. Również. Mam wrażenie, że tylko ci właśnie z chorobliwymi ambicjami, walczący, dostają się gdzieś tam. Nie do końca się z tobą zgadzam. Myślę sobie, że bywa różnie. Ale częściej są pewnie takie przykłady, na które ty zwracasz uwagę. Wiesz, mnie się przypomina taki pan w autobusie relacji Kraków-Tarnobrzeg, kiedy ja byłam studentką i jechałam autobusem do domu. Wtedy pan w autobusie miał władzę. On korzystał z tej władzy, mógł mnie wpuścić albo nie wpuścić do tego autobusu. I ja pamiętam, jak on tak stał sobie w tych drzwiach i powiedział, że już nikt nie wejdzie więcej do tego autobusu, i tak nas brzuchem spychał z tych schodków. I tak sobie pomyślałam, facet ma władzę, no nie? I to jest to, co ja nie lubię, tak? Co mi się nie podoba. Ja nie lubię takiej władzy, nie lubię takiego sprawowania władzy, no nie? Znaczy, nie, no... no
No, nie chciałabym, żeby mnie ktoś spychał z tych schodków, prawda? To znaczy chciałabym, żeby to w jakiś inny sposób przebiegało. No tak, tylko że dalej musisz, funkcjonując w tym świecie, musisz się zgodzić z tym, że władza jest potrzebna, że przewodnictwo, jakby już o formie nie rozmawiajmy, jest potrzebne i niezbędne. Pewna, właśnie, ale mówisz, nie rozmawiajmy o formie. Właśnie ważna jest forma sprawowania tej władzy. Nie jest władza jako ale taka, tylko na początku, forma. Że władza ci niepotrzebna jest. Władza jako, no dlatego ja nie chcę tego słowa, nie? Ja bym powiedziała, przywództwo jest potrzebne. Liderowanie jest potrzebne. No musi być jakaś osoba, która zbierze ludzi i zapyta, jak się czują chociażby, albo jaki mają pomysł, prawda? No musi być ktoś taki. Ale nie na zasadzie, ja tu wami porządzę. Nie? Ja dlatego tak wspominałam o tej mojej dyrektorce, no nie? I ja dalej będę o niej mówić, że jest to osoba, która właśnie nie siadała i nie mówiła, ja mam władzę. Ona zresztą mówiła, wiesz, ja chcę być dyrektorem tylko dlatego, że nie chciałabym, żeby ktoś przyszedł i właśnie sprawował władzę w taki sposób, jak o tym ty mówisz, no nie? Że przychodzi i mówi, tak ma być, bo ja tak każę. Już taki dosłownego sposobu, chyba takiego despotycznego rządzenia już chyba jest coraz mniej, bo jest kamuflujemy dużo. Się. Kamuflujemy się. Tak. Nauczyliśmy się udawać, że jest pod inaczej. Pod pozorem uśmiechu, znaczy, delikatności, tak. Politycy być tak radykalnym, czasem udają, tak. Ale w firmach to idzie po prostu bardzo brutalnie i wprost. Bardzo często ja prowadzę trochę szkoleń dla firm, to ja widzę, jak się dzieje. Nieraz się to dzieje w bardzo brutalny sposób. Jak kiedyś gdzieś znalazłem, muszę się wspomóc, jakby co zmienia się u osób, ktoś kiedyś napisał coś takiego, że posiadający władzę charakteryzują się większym stopniem zadowolenia. Czyli myślą bardziej jako pozytywnie, są bardziej optymistami są. No, wysoka samoocena zwiększa poczucie szczęścia. Dobry nastrój mają. Jakby są też dobre rzeczy związane z władzą. Jakby jest mi lepiej, bo mogę o czymś decydować, no to jest może takie A wiesz co, ja myślę próżne, sobie tak, ale... że ja mogę mieć dobre samopoczucie, nie mając władzy. No tak. Nie sprawując władzy. Wiesz co, ja nigdy nie chciałam być dyrektorem niczego, ani żadnym szefem. Po prostu miałam wrażenie, że mnie to strasznie ograniczy. Były takie momenty w moim życiu, że nie pamiętam, jak byłam raz pełnomocnikiem dyrektora instytutu, już nie miałam wyjścia, musiałam się poddać presji mojego pana rektora w szkole, w której pracowałam. Ale to było tak, że ja nie miałam ochoty sprawować żadnej władzy, tak? Ja właśnie to, co zaczęłam robić, to zaczęłam... miałam ochotę zintegrować zespół, no nie? To znaczy zrobić coś takiego, żebyśmy współpracowali. Ale to było straszne. To znaczy ja w ogóle nie chciałam być żadnym, nigdy żadnym przywódcą. Mnie to nie jest potrzebne do szczęścia. Co mi to da? No ale dalej jakby twierdzę, że no bez tego poczucia przywództwa czy władzy, no nie można realizować swoich jakby celów. Nie mówiąc celów w takim szerszym znaczeniu, że bez ludzi, bez społeczności, no ciężko realizować jakieś idee. Tu się zgadzam, bez społeczności. Można się albo schować i zostać szarym gdzieś, który nie ma wpływu na nic, albo próbować zmieniać ten świat. Ja nigdy nie byłam dyrektorem, a bardzo wiele zmieniasz zmian świat. Wprowadziłam. Czyli można na przykład stworzyłyśmy z koleżankami poradnię, która była perełką tutaj w tym mieście, którą władze zlikwidowały, nie będę komentować. Ale to była bardzo dobra poradnia i myśmy same to stworzyły. Ja nie byłam żadną liderką wtedy, ale właśnie myśmy były zespołem. Myślę, że zespoły, społeczności też mają władzę, nie? Władzę, ale w takim rozumieniu, że mają wpływ. Ja bym to tak nazwała. Ja chcę mieć wpływ, ale nie chcę mieć władzy. Rozumiesz? Chcę mieć wpływ na swoje życie. Chcę decydować, chcę brać odpowiedzialność. Ale nie mam ochoty, nie wiem, rządzić kimś. To jest dla mnie, nie kręci mnie to. Ale myślę, że niektórych to kręci, bo wtedy myślą sobie, mam przewagę, mogę sobie... A może inaczej, a może przez to jestem bardziej skuteczny, mam możliwości, nawet jak się mylę, to jednak kreuję rzeczywistość. Po prostu realizuję to, co uważam, że jest fajne i dobre. A ja myślę, tak? Że to jest ważne, żeby był ktoś, kto powie, mylisz się. I żebym ja chciała tej osoby słuchać, bo inaczej władza się odkleja od rzeczywistości.
jeżeli nie pyta ludzi, jak ją postrzegają inni. A jak boi się usłyszeć prawdę o sobie, to się zupełnie odkleja. I wtedy jest dramat. Ależ my dzisiaj poważnie rozmawiamy. Ho, ho, ho. Zacytuję jedną rzecz, że panować nad sobą to największa władza. Ponoć chyba Seneca to powiedział. No, więc nad sobą to tak. To znaczy, myślę sobie, że brać odpowiedzialność, mieć poczucie wolności, brać odpowiedzialność i być szczęśliwym. Nie? To tak fajnie jest. Być szczęśliwym. No. No dobra, co jeszcze o władzy? No nie wiem. A co byś chciał wiedzieć? A władza duchowa? Co masz na myśli? No wiesz, co mam na myśli. Nie. No panowanie nad duchem. Nad psychiką drugiego człowieka, nad jego środkiem, wnętrzem. Ja myślę sobie też, że no pewnie coś takiego jest, no nie? Rozmawialiśmy kiedyś o wróżkach. Zobacz, wróżki na przykład tak manipulują, że chcą mieć rząd duszy, sprawują władzę, przekonają kogoś do czegoś, no nie, i go tak ucupią na przykład. A religia? Władza księdza? A religia to jest co innego niż władza księdza. No, wiara tak jest czymś innym niż władza księdza. A łączy się to z władzą ducha? Z moich obserwacji wynika, że niekoniecznie. Uwielbiam to twoje słowo, niekoniecznie. Różnie to bywa. Są tacy księża, którzy na przykład są w stanie w taki sposób właśnie mieć kontakt z ludźmi, że ludzie są zafascynowani ich osobowością i czują ich wsparcie, a są tacy, którzy obcinają ludzi, którzy ich niszczą. I ja no, otwarcie o tym mówię, bo czuję się sprowokowana przez ciebie, więc nie wiem, czy mnie na stosie nie będą za to palić. Czyli przywództwo bardziej, a nie władza. A nie władza, o tak. I mniej władzy, tym lepiej. Szczęśliwszy naród. Tak? No to dobrze. Oby kobiety nie rządziły mężczyznami. Chwila. Dobra. Chwila. Nie. Zakończmy ostatnie, ten wątek. Nie zakończmy. Pogódźmy się. I są równo traktowani. Pogódźmy się. To panujmy nad sobą, bo to największa nasza władza.